Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasji Miasto, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. No i dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa, właśnie kurczę, nie wiem do końca do czego, no ale w każdym razie na pewno będzie to ze zdrowotnością i z ruchem, bo nie wiem, czy moja rozmówczyni się nie obrazi, jeżeli nazwę ją joginką. Jak najbardziej. Możesz, tak? Dobrze, więc będzie, proszę Państwa, ten odcinek o jodze. No, ale nie tylko, na pewno o jodze. Z prawdziwą przyjemnością gościem moim i Państwa Weronika Gawry-Słowicka. Dzień dobry, Weroniko. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie będziemy sobie panować, bo, bo nie ma co. Muszę Państwu powiedzieć, że to już drugie podejście moje do Weroniki, bo umówiliśmy się raz, ale jednak jakieś problemy były i nie spotkaliśmy się. No ale teraz już jest, więc dopadłem, to będziemy przesłuchiwać. Częstochowianka? Tak, częstochowianka z urodzenia. Z urodzenia. A dziadkowie też z Częstochowy? Od strony mamy dziadkowie i babcia i dziadek też urodzeni w Częstochowie, a od strony taty dziadkowie pochodzą z Kresów, później się przenieśli do Ośna Lubuskiego i później trafili do Częstochowy. Czym zajmowali się twoi przodkowie? Wiesz coś na ten temat? Coś tam wiem, to znaczy tak, od strony mamy dziadek był dekarzem. Dekarz to beczki? Nie, dachy robił, dachy, tak. A babcia pracowała w Eleneksie. O. A od strony taty, mój dziadek w miarę młodo został, powiedzmy, inwalidą, stracił wzrok, znaczy nie całkowicie, ale był traktowany jako inwalida, więc jakby zajmował się w jakimś tam zakładzie, pracował dla inwalidów, a babcia też w zakładzie, nie pamiętam nazwy, tu w Częstochowie, jakieś, no coś z krawiectwem związanego, ale nie do końca pamiętam. Szkoła średnia to? Norwid. O! Norwid to mi się kojarzy z technikum chemicznym. Wcześniej tak, wcześniej było to technikum chemiczne, a później liceum ogólnokształcące, jak najbardziej. Mile wspominasz? Mile, jak najbardziej. Tak. A jeżeli byś wymieniła jedną najbardziej ukochaną albo ukochanego profesora, to kto to by był? No, nie mogę inaczej, jak mojego wychowawcę, profesora Świerczyńskiego. Profesor Świerczyński. Tak. No i co? I po Norwidzie dalej jakaś edukacja? Tak, skończyłam, jestem magistrą zdrowia publicznego. Skończyłam tutaj kierunek zdrowia publiczne na Politechnice Częstochowskiej. I w sumie tak, no trochę przeskoczyłam, bo ja generalnie w liceum byłam na takim profilu prawniczo-politologicznym, ale to nie była moja historia. Bardziej zrobiłam to, bo bardzo się zawsze jarałam moją siostrą cioteczną i ona była taka zawsze zafascynowana historią. Tak, jest prawniczką, ale no jakby się okazało po pierwszej klasie w liceum, że to nie jest moja bajka i bardziej się zawsze kierowałam w kierunku zdrowia i już jako nawet w podstawówce pamiętam, jako młoda dziewczyna się interesowałam gdzieś tam tym zdrowiem, ale to było takie... Wiesz, bo myśmy się spotkali, bo ja wyhaczyłem, zauważyłem na jednym z portali społecznościowych, że ty prowadzisz jakieś kursy dla początkujących jogi i tak dalej. Rozumiem, że ta joga to na pewno pasja, ale to co to ze studiów, historia, bo wiesz, pan Szopa, nie wiem czy kojarzysz. No ja się u pana profesora Szopy uczyłam. Uczyłaś się u pana profesora Szopy, no bo ja też miałem przyjemność poznać i rozmawiać i trzeba przyznać, że na tej Politechnice Częstochowskiej ta joga to był taki silny punkt. Tak. To znaczy, powiem szczerze, że ta moja historia jest troszkę taka zawiła, ale ja byłam modelką i generalnie gdzieś tam po świecie latałam i trochę nie do końca się w tym świecie odnajdywałam i starałam się znaleźć jakieś narzędzie, które mi pomoże i się odstresować i jakby trochę skontaktować się bardziej ze sobą. No i zaczęłam ćwiczyć sama na początku, gdzieś tam z internetu, gdzieś tam z książek.
Ale stwierdziłam, że jakby modeling to nie jest moja droga i właśnie wtedy zdecydowałam, że idę na studia właśnie zdrowie publiczne i że będę się dalej interesowała jogą już tak bardziej profesjonalnie i też wtedy pojawiło się takie właśnie plan na to, żeby zrobić kurs instruktorski i tak to właśnie popłynęło. Kurczę, jesteś pierwszą osobą, program kręcę od 5 lat. Jesteś pierwszą osobą, która zajmowała się modelingiem, czy była modelką, tam czy w ogóle. A powiedz mi jedną rzecz, bo to jest tak, że jak się jest modelką, to się jest w jakiejś, załóżmy, stajni jakiejś agencji reklamowej i ona dba o twoje interesy? Tak, tak, tak. Ja miałam taką swoją agencję matkę, tak zwaną matkę, czyli w Polsce agencję z Poznania. Teraz akurat jest w Warszawie ta agencja, a tak to na świecie też w paru miejscach inne swoje agencje miałam i generalnie no nie zrobiłam jakiejś wielkiej kariery, nie oszukujmy się, ale to trwało 3 lata, ja byłam w Chinach 2 razy, w Szanghaju, w Pekinie, w Barcelonie miałam też swoją agencję, także trochę świata zwiedziłam, ale no byłam bardzo młodą dziewczyną, 17-18 lat, tak. Nie byłam na to przygotowana trochę tak psychicznie i ja jestem bardzo wrażliwa, mam wrażenie, że taka gdzieś delikatna i to nie do końca było... Nie twoja bajka. Tak, być może teraz bym do tego inaczej podeszła z tym swoim już doświadczeniem, ale no wtedy to było trochę za wcześnie. A powiedz mi jedną rzecz, czy to jest dobrze płatna praca, tak, bycie takiej modelki? Znaczy teraz... Ja nie mówię o tych top modelkach, które są gdzieś tam na świecie, no bo wiadomo, prawda, to jest... No ale tak jako taka osoba młoda, która po prostu jeździ no pokazuje ciuchy, no bo na swoim ciele pokazujesz ciuchy, no na tym to polega, nie? To jest jakieś takie intratne finansowo, czy to jest raczej na zasadzie takiego gdzieś tam dodatku? Wiesz, o co mi chodzi? No wiem, to znaczy mówimy o tak naprawdę okresie 12 lat wstecz, prawda? Nie wiem jak to teraz wygląda, bo teraz mamy internet, Instagram i te wszystkie Facebooki, więc no wtedy troszkę inaczej to było, ale no ja jako młoda dziewczyna potrafiłam sobie no, zarobić takie pieniądze, żeby móc później gdzieś tam podróżować. Takie bardziej na swoje wydatki, no nie zrobiłam jakiejś fortuny. Nie. Dobrze, ta joga to jest... W którym momencie zaczęłaś ćwiczyć? No ile to trwało? No właśnie tak około 10 lat ja się interesuję, ćwiczę. W 2015 roku skończyłam swój pierwszy kurs instruktorski. Jakby idę w to totalnie teraz. I też zainteresowałam się później ajurwedą, jestem konsultantką ajurwedy też. Ajurweda, co to takiego? Nie mam w ogóle pojęcia. To jest starożytna medycyna indyjska. Coś podobnie powiedzmy do medycyny chińskiej, która jest bardzo bardziej taka popularna, znaczy może niepodobna, ale gdzieś pewne składowe się zazębiają, można powiedzieć. No generalnie leczenie ziołami? Też. Taka holistyczna medycyna, która podchodzi do człowieka właśnie jako do całości i dba o umysł, dba o ciało, dba o duszę. Także tak. I bardzo duży tutaj nacisk stawia na profilaktykę, a tak jak ja w sumie się zorientowałam w końcu, w którymś momencie życia, co jest dla mnie, i właśnie dlaczego w ogóle zdrowie publiczne, bo pamiętam, że jak ja szłam na studia, to miał być taki zapis w jakiejś ustawie, miał powstać nowy zawód edukatora zdrowotnego, bo ja nigdy nie chciałam leczyć, nigdy nie chciałam być lekarzem, ale zawsze się tym zdrowiem interesowałam, bardziej od tej strony profilaktyki. I właśnie to zdrowie publiczne, później ta joga, ajurweda, to wszystko jest właśnie jak dbać o to, żeby nie zachorować, jak dbać o swoje zdrowie, tak żeby długo cieszyć się z tym zdrowiem, dobrym samopoczuciem i nie chorować. No. Ale to jest tak, że jeżeli kto, no bo ja rozumiem zajęcia z jogi. Ogłaszasz, ludzie w tym i w tym dniu od tej do tej godziny będę prowadziła tu i tu, przyjdźcie, kosztuje to tyle i tyle. No bo rozumiem, że jest to jakaś taka komercyjna działalność gdzieś, tak, nie? Tak. No ale to też jest tak, że ktoś się do ciebie zwraca i mówi, wiesz, boli mnie, nie wiem, brzuch albo mam problemy z głową i weź pomóż.
To znaczy, no właśnie ja nie jestem osobą od tego, żeby kogoś, nie wiem, leczyć, prawda? Ja bardziej jestem taka Ayurveda. Na zasadzie ludzie, mniej cukru, tak, mniej tak, mięsa, tak, więcej ruchu. Taki właśnie edukator zdrowotny. Aha, na tej zasadzie. No. No, to dobrze. To ja w takim razie, wiesz, no, znaczy chciałem się zapisać na wizytę, ale jak... Ale wiesz, to znaczy na takiej konsultacji ajurwedyjskiej określamy taką konstytucję ajurwedyjską, czyli no bo każdy z nas jest bardzo indywidualną jednostką i często słyszy się nawet o jakichś takich zaleceniach profilaktycznych, które no nie do końca są dla każdego takie same, prawda? Więc taka osoba jak ja mogę podpowiedzieć, co dla kogo ewentualnie może działać. No dobrze, gdzie można Ciebie znaleźć? Ja działam przy stowarzyszeniu Masz Wszystko w Sobie i teraz mam nadzieję, że na dniach... W najbliższym czasie powstanie miejsce, znaczy po prostu to miejsce jest w remoncie, ale mam nadzieję, że już niedługo się zakończy na Bardowskiego, będzie nasz lokal, tam będę prowadziła też głównie zajęcia i wykłady i warsztaty. Prowadzę też zajęcia w Sati Studio, w szkole jogi takiej w Częstochowie, także... Czyli jest profil też na fejsie do Ciebie, tak? Jakiś? To jak znaczy można sobie wejść na maszwszystkowsobie.pl i tam jest kontakt, można się umówić. A powiedz mi tak, ja wiem, że to nie są takie, wiesz, pytania, no bo to wścibskie, no ale czy drogi jest taki kurs jogi, jak ktoś chce uczestniczyć w zajęciach miesięcznie, to jest jakiego rzędu wydatek? Ale w sensie taki kurs, który ja prowadzę na przykład? No tak, że ktoś chce poćwiczyć jogę razem z czy pod Twoim jak gdyby okiem, to... Jasne, no to nie różni się raczej cena od karnetu na siłownię. Tak, czyli granicach, podobnie, tak, w tych granicach. Stu kilkudziesięciu miesięcznie. Złotych miesięcznie. No. I są chętni? Oczywiście. Myślę, że jak naj... Teraz jakby ta joga i w ogóle dbanie o siebie jakby jest na czasie, więc coraz więcej osób się gdzieś tam interesuje. Więc pojawia się coraz więcej osób też. Rozumiem, że to jest Twoja praca zawodowa. Tak. Tak, tak. Czyli z tego się utrzymujesz, starasz się utrzymać. Tak. Okay. No to świetnie, no to trzeba się tylko cieszyć. No w końcu. No w końcu. A nie tam latać po tych Szanghajach, Chinach i te kiecki prezentować. No pewnie. Muzyka. Czy muzyka odgrywa w Twoim życiu jakąś rolę? Jeżeli ale tak, bardzo, to ja, bardzo tak? Ważną. W sensie ja na przykład mam tak, że no nie wychodzę za bardzo z domu bez słuchawek. Bardzo lubię, znaczy to też muszę sobie ograniczać, bo wiadomo, że też nie chcę być gdzieś tam przebodźcowana też w miarę rozsądku, ale bardzo mi towarzyszy codziennie joga, nie joga, tylko muzyka. Joga też. Joga też. Ale muzyka, no tak, tak. Jakiej muzyki najbardziej lubisz słuchać? To znaczy ja w ogóle się nie szufladkuję, bardzo, bardzo duży rozstrzał, ale jeżeli chodzi o taką codzienność moją, to ja bardzo lubię muzykę elektroniczną, ambientową, także Carbon Based Lifeforms to jest mój ulubiony zespół. Nie znam. Wiesz, ja raczej Rolling Stones i Clash, Sex Pistols, te stare takie kapele. Kino. Film, który zrobił na Tobie ogromne wrażenie, to? No teraz ciężko mi tak chyba tak? Jeden tytuł wybrać, tak. Ciężkie pytanie. Ciężkie, no. Ciężkie pytanie. No nie dobra, wiem. Dobra, odpuszczamy. No. Książka, literatura. Oj, ja bardzo lubię taką literaturę no, związaną z jogą. Moja ulubiona. Czyli jest... specjalistyczne rzeczy. Tak, tak. Ścieżkami jogów, na przykład Paul Branton. To jest tak, że codziennie ćwiczysz. Tak. Jesteś wegetarianką. Oj, też bym nie powiedziała tak w 100%, bo na przykład jak pójdę do mamy czy do babci, to zjem, co tam przygotują, ale na co dzień nie jem mięsa, nie gotuję w domu, nie kupuję mięsa, także bardzo, bardzo rzadko. A ulubiona Twoja potrawa to coś takiego, co po prostu Ci bardzo pasuje, to co by to było?
Bardzo lubię w ogóle jeść, więc też ciężko mi, tak jak z tym filmem, ciężko mi coś wybrać, bo lubisz jeść. Lubię jeść i lubię oglądać też filmy, więc tak naprawdę ciężko mi jest wybrać coś. A lubisz gotować czy nie za bardzo? Bardzo lubię gotować, kiedyś nienawidziłam. Ale odkąd też zaczęłam się interesować ajurwedą i tym aspektem, że bardzo ważne jest to, kto przyrządza posiłki, z jaką energią, z jakim nastawieniem, emocjami, to zaczęłam więcej gotować i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Czyli tam jest napisane, że jeżeli ktoś na przykład robi i jest wkurzony i zły, to ta energia przychodzi na potrawę. Tak. A jeżeli jest uśmiechnięty, zadowolony, szczęśliwy, to... To energia też przychodzi. Też przychodzi, tak? Tak. Aha, i później to zjadamy, jesteśmy szczęśliwi albo wkurzeni? Tak, dokładnie. Aha. Proszę. No ciekawe, ciekawe. Nie, znaczy wiesz, absolutnie się z tego nie napijam, żebyś tego nie odebrała w ten sposób. No bo wydaje mi się, że to są takie poważne rzeczy, z których sobie ludzie sprawy nie zdają często, gęsto w ogóle. No pewnie. Związane właśnie z energiami. No dobrze, no to jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz w ogóle to miasto? To znaczy ja tak szczerze mówiąc nigdy nie sądziłam, że ja tu zostanę na dłużej. W sensie zawsze chciałam gdzieś tam do, powiedzmy w cudzysłowie, większego miasta wyjechać. Ale z większymi możliwościami. Z większymi możliwościami, ale po studiach magisterskich właśnie z tego zdrowia publicznego dostałam od razu pracę na Politechnice jako wykładowca. Poważnie? Tak. I ale miałam, jesteś nadal, nie? Pracowałam 2 lata, miałam robić doktorat, ale tam wtedy były... nowa ustawa, wchodziła konstytucja dla nauki i tak dalej i były różne roszady, mój instytut zlikwidowano, Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, więc, więc po prostu już nie jestem częścią, ale no jakby zaczęliśmy tutaj z moim mężem już teraz tworzyć swoje życie i się gdzieś tam tutaj rozwijać, więc no tak to już popłynęło. I Szymon i ja tutaj zaczęliśmy już się zakotwiczać i pracę dobrą sobie gdzieś tam znaleźć. Tak, tak, więc w tym momencie no, jest dobrze. W sensie najważniejsi są dla mnie ludzie, mam tutaj rodzinę, brata i w ogóle z rodzicami i moimi i Szymona jesteśmy bardzo blisko. Są takie plany, żeby powiększyć rodzinę, więc jak już się pojawi owoc, to fajnie by było, gdyby też miał kontakt z dziadkami. Wiem, że to jest duża też pomoc, bo mam akurat teraz takie baby boom w swoim otoczeniu i wiem, ile to po prostu, ile to daje, jest jakaś pomoc, więc myślę, że tak już zostanie i wiadomo, że gdzieś tam sobie podróżujemy, wyjeżdżamy, ale no, gdzieś ta Częstochowa już została, jest i jest dobrze. Mam też fajne jakieś swoje ulubione miejsca, lubię Lasek Aniołowski, lubię promenadę, zawsze tam jeździłam sobie na rowerze, bo tam blisko mieszkałam, jestem z tysiąclecia, więc... No. Czy poza jogą i tym zapobieganiem chorobom, ty masz jeszcze jakieś inne pasje? Nie, wiem, chyba nie. To jest chyba taka moja główna. No lubię jeździć na rowerze, ale to jakieś takie rekreacyjne rzeczy, ale takie pasje, to jest typowo joga. Dobrze, czego życzyć? Zdrowia i powodzenia w Indiach, bo lecę do Indii za 2 tygodnie. Pierwszy raz w życiu. Tak? Na długo? Na 3 tygodnie i tam też robię jeden kurs nauczycielski, więc się rozwijam. Poważnie? Tak. Świetnie! I to jest w sumie teraz na ten moment taki, trochę się tym, no tak, nie chciałabym powiedzieć, że stresuję, ale jestem taka poddenerwowana i chciałabym, żebyś życzył mi powodzenia. Będzie dobrze, tylko tam uważaj na siebie. No dokładnie, dzięki. No ale sama lecisz, czy sama? Sama znalazłaś kurs ten i po prostu lecisz ten. To znaczy nie sama znalazłam kurs, został mi on polecony, ale tam sama lecę już. Ale żart. No. Ty odważna dziewczyna jesteś. Do odważnych świat należy. Dobrze, no to ja życzę zdrowia. Życzę, żeby się wszystko udało tam i w ogóle wspaniałych wrażeń z tych Indii. No i żebyś tej wiedzy wchłonęła jak najwięcej i później, żeby, wiesz,
później ją tutaj cieszę się, że Częstochowa, że nie ma planu wyjazdu. No i oczywiście trzymam kciuki za to, żeby wcześniej czy później ten babas się pojawił. Dokładnie. Dobrze. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa joginka w pełnym tego słowa znaczeniu, Weronika Gawry-Słowicka. I no co ja mogę powiedzieć? Dziewczyna uwielbia jeść, kiedyś była modelką, teraz znalazła swoją drogę życiową, przez co jest szczęśliwa, no bo to co kocha robi i to daje jej chleb, to oczywiście yoga, lubiąca muzykę ambient, chill out i no i co? I od czasu do czasu mięso zje, jak do rodziców pójdzie. To tyle zapamiętałem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do tej kamery machamy. Trzymajcie się ludziska. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa, pa.